Medale imienia Tomasza Rogali to najwyższe po honorowym obywatelstwie wyróżnienie przyznawane przez władze Kościerzyny. W tym roku do grona osób uhonorowanych tym odznaczeniem dołączyli Piotr Karczewski oraz Jan Recław. Uroczyste wręczenie medali odbyło się podczas środowej sesji Rady Miasta Kościerzyna. Tę wyjątkową nagrodę mogą otrzymać osoby i instytucje, które na swoim koncie mają wybitne zasługi w rozwoju nauki, kultury, oświaty, służby zdrowia i gospodarki. Ważne jest też podejmowanie pożytecznych inicjatyw, które podnoszą rangę miasta w kraju i za jego granicami. W tym roku do Komisji Przyznawania Medali imienia Tomasza Rogali wpłynęły dwa wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Nagrodę odebrali Piotr Karczewski i Jan Recław, kierownik skansenu parowozownia w Kościerzynie. To dzięki jego staraniom do skansenu trafiły eksponaty związane z historią PKP. Jan Recław działa aktywnie w skansenie, co przyczynia się do podnoszenia jakości ekspozycji. Laureat był mile zaskoczony nagrodą i cieszył się z docenienia przez lokalne środowisko. Jestem mile zaskoczony i naprawdę nie wiedziałem kiedykolwiek, że spotka mnie takie właśnie wyróżnienie. Chciałbym tutaj powiedzieć, iż ja mam sporo wyróżnień, takim najwyższym moim oznaczeniem to jest Brązowy Krzyż Zasługi, ale pomimo, że to jest większej rangi, to jest oznaczenie rangi państwowej, to najbardziej sobie cenię to z naszego, z mojego tu środowiska, z Kaszubskiego, właśnie imienia Tomasza Rogali, człowieka, który dbał o polskość, a również o Kaszuby. Jest tutaj jego przecież i ulica, jest jego popiersie, także to jest naprawdę najmilsze właśnie zaskoczenie, miłe zaskoczenie, a więc to, które tutaj właśnie jest nadane przez moje najbliższe środowisko, środowisko można powiedzieć kaszubskie. Nagrodzonym życzymy dalszych lat owocnej pracy na rzecz naszego miasta.